Buziaka, trzymaj się w ręce. Proszę Państwa, przekazuję tutaj rektorowi. Jeszcze nie. Jeszcze gospodarzowi. Witam Państwa serdecznie w Centrum Promocji Kultury na wystawie Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie, prezentującej dyplomy studentów i absolwentów tejże uczelni. Bardzo mi się cieszę i bardzo mi miło, że znaleźliście się Państwo w tak licznym gronie. Mam nadzieję, że częściej będziecie Państwo przy innych okazjach u nas bywać. Wystawę tą, myślę, bardzo atrakcyjną, obszerną, błyszczącą i fantastyczną, którą mamy dzisiaj okazję podziwiać. Mam nadzieję, że ta wystawa będzie takim przetarciem szlaków i takim zaczynem dalszej współpracy, chociażby z okazji lokalizacji. A myślę, że efekt finalny zachwyca Państwa, więc mam nadzieję, że ten szlak został solidnie przetarty na dalszą przyszłość. Z mojej strony, nie przedłużając to wszystko, jeszcze raz bardzo dziękuję i przekazuję głos rektorowi tejże uczelni, panu Robertowi Manowskiemu. Dziękuję bardzo. Faktycznie mieć to przepiękne, idealne i zgromadzenie tych wszystkich prac w jednym momencie jest takim sygnałem, że można spotkać wszystkie talenty naraz. I ja jestem bardzo wzruszony, gdy oglądam to, że pamiętam jeszcze tych naszych studentów, którzy jeszcze nie byli studentami, którzy przyszli na samym początku, a teraz widzimy coś tak fantastycznego, że wielkie wzruszenie. Nie będę otwierał tej wystawy tak naprawdę. Ja oddam głos promotorom i oczywiście swojej szacownej małżonce, która też na końcu wszystko powie. Oddaję głos naszemu jednemu z promotorów, kanclerzowi Tomaszowi Kośniakowi. Kanclerz wolę być postrzegany jako wykładowca specjalizacji obraz multimedialny. Czym jest w naszej szkole specjalizacja obraz multimedialny? Nie wiem. Dlatego, że co roku nasi studenci nas zaskakują swoimi pracami i tym połączeniem różnych technik, jakimi są film, plakat, ilustracja, grafika wektorowa, grafika odręczna, grafika komputerowa. Nie będę tutaj wymieniał, ale mimo tego, świadectwem na to, że to, co mówię, jest prawdą, są te dyplomy grafiki, to tak nazywamy je potocznie, w tej sali. Są to jedynie trzy osoby, ale ich dokonanie, prace dyplomowe są tak różne, że w zasadzie ilustrują dokładnie to, o czym chciałem powiedzieć. No tyle. Chciałbym przekazać mikrofon naszej specjalistce od kostiumu, Agnieszce Wasy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Miło mi gościć studentów i absolwentów, z którymi miałam możliwość zetknąć się chociaż przez chwilę. Tak się szczęśliwie i nieszczęśliwie składa, że spotykamy się tylko w jakimś momencie swojego życia, pokazujemy Wam pewne narzędzia, pewne techniki, które macie możliwość rozwinąć i w ten sposób dzięki tym narzędziom pokazywać to, co kreuje Wasz umysł i to, co Wy kreujecie. Natomiast jest to tylko początek pewnej drogi, więc mam nadzieję, że Wasze kariery pięknie się rozwiną, Wasze talenty także, że będziemy mogli obserwować, jak pięknie idziecie dalszą drogą, jak rozwijacie swoje talenty. Chciałam przypomnieć pewne słowa, które podobno mi się wyczuł panie. Stwierdził on tak, że najważniejsze, co w życiu mam, to ręce i dlatego lubię je mieć przy sobie. Zaprowadzą mnie one dalej niż nogi. Mam nadzieję, że dzięki swoim rękom, dzięki
Witam Państwa. Ja reprezentuję taką najbardziej podstawową chyba nogę tej szkoły, największy basic, czyli rysunek. Myślę, że to jest coś, od czego wszystko się zaczyna. To jest rodzaj języka plastycznego, w którym przyszli kreatorzy czegokolwiek, czy będzie to kostium, czy będzie to charakteryzacja, czy będzie to cokolwiek, po prostu myślą. To jest język, w którym myślimy. I zachęcam Państwa do tego, żeby wzbogacać swoje wnętrze, po to, żeby ten język był jak najbardziej elokwentny, jak najciekawszy. Zachęcam do tego, żeby obejrzeć jak najwięcej wystaw, jak najwięcej filmów, mieć jak najwięcej wrażeń i doznań, bo to wszystko później przekłada się na to, co macie w głowie i co przekładacie później na swoje dzieła. Także cieszę się, że przypadła mi w udziale akurat taka cząstka zupełnie w Polsce. Jak to pozytywnie. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, ja na końcu chciałam przede wszystkim pogratulować jeszcze raz wszystkim absolwentom. Oczywiście moim sercem wielkim są absolwentki specjalności kostium i rekwizyt sceniczny i malarstwo scenografii, ponieważ to ja je przyjmowałam do szkoły i w tej chwili ja je żegnam. Także dla mnie to wzruszający moment bardzo, ponieważ pamiętam, jak rozmawiałyśmy na tym pierwszym spotkaniu, kiedy siedziałyście przede mną. Wiele z was prowadziłam przez 4 lata, wiele, że tak powiem, przeszłyśmy wiele razy, bo to były same kobiety. Natomiast dzisiaj jestem z was bardzo dumna. Te dyplomy absolutnie przekroczyły moje wszelkie wyobrażenia. To nie są dyplomy praw studentów. Słyszałam to już i dzisiaj, nie mówiąc oczywiście w negatywnym pojęciu o studentach, natomiast one są dojrzałe. One są przemyślane, one są genialnie wykonane. Mają same najlepsze cechy, mogłabym tutaj jeszcze wymieniać pewnie mnóstwo cech. Są doskonałe. Ja naprawdę serdecznie wam gratuluję. Trzymam za was kciuki. Mam nadzieję, że kilkoro, chociaż kilka z was wróci do nas na nasz następny tryb, czyli studia magisterskie. Będę za wami tęskniła. Przez chwilę muszę jeszcze poświęcę jeszcze czas osobom, którym powinnam, muszę i chcę podziękować za te 4 lata wspólnej pracy. Także pozwolicie, że teraz kartki. Mój syn sobie poradził ostatnio na wykładzie z mikrofonem. Podziękowania przede wszystkim dla pani dyrektor Barbary Gerbler-Gasiak za zaproszenie nas tutaj w USA do przedstawienia. Rzeczywiście jesteśmy sąsiadami i ta przestrzeń jest dla nas idealna, wymarzona, jeśli chodzi o jej wielkość, sposób tutaj, możliwość przedstawiania naszych prac. Do Centrum tutaj Kultury kieruję też słowa dla pana Marcina Kokoszko, który pomagał dzielnie, był naszym tutaj koordynatorem. Chcę powiedzieć, że te działania zaczęły się prawie rok temu. Także zwieńczeniem jest dzisiejsza wystawa rocznej pracy, współpracy, spotkań. I tutaj od razu koniecznie podziękowania dla pani Marii Piątek, która nas tutaj doprowadziła. Pani Marii, pani pokażę. Dziękuję bardzo, ponieważ gdyby nie pani Maria, prawdopodobnie nie dotarlibyśmy do tego miejsca, pomimo tego, że jesteśmy bardzo blisko. Pani Maria jest też kuratorem naszej wystawy. Także jeszcze raz brawa. Słuchajcie, teraz podziękowania dla całej kadry akademickiej. Mamy ponad 30 profesorów i wykładowców. Wszystkim serdecznie dziękuję, ponieważ oni konsultowali pracę, prowadzili dyplomy, aneksy, byli recenzentami wszystkich prac. Wszystkim serdecznie dziękuję. A pod dole sobie już na... poczekajcie, bo muszę mieć kilka nazwisk, bez których nie byłoby tej wystawy. Podziękowania dla profesora Andrzeja Macieja Łupowskiego, który był promotorem wszystkich dyplomów.
profesora są dwie osoby, które prowadziły te dyplomy. To jest Joanna Minkiewicz. Brawo.
chciałam powiedzieć o swoich pokazach. Dziękuję panie Zapraszamy do zwiedzenia. Oficjalnie.